w dzisiejszym filmie zobaczymy. Czarne chmury nad ojcem Rydzykiem, koniec rządowych dotacji. Iran osiągnął zdolność do wyprodukowania kilku głowic nuklearnych. Rosja planuje dużą ofensywę na celowniku Kijów i Charków. Spór o skład Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Rosja wprowadza stan wyjątkowy, katastrofa w największym mieście Syberii. Cios w logistykę Rosjan, atak na największą fabrykę prochu i bazę paliw. 100 milionów złotych z funduszu Ziobry dla księdza egzorcysty. Zapraszam do oglądania. Czarne chmury nad ojcem Rydzykiem, koniec rządowych dotacji. Fundacja Lux Veritatis prowadzona jest przez znanego duchownego ojca Tadeusza Rydzyka, dzięki podpisanej w 2018 roku przez ówczesnego ministra kultury Piotra Glińskiego umowie, 5 lat później za kwotę 224 milionów złotych powstało Muzeum Pamięci i Tożsamości imienia świętego Jana Pawła II. Środki na jego budowę miały pochodzić z rządowych dotacji. Wykonawcą została firma Rafaco, która choć nie miała doświadczenia w budowaniu takich obiektów, jako jedyna stanęła do przetargu i wygrała. Wszystko szło zgodnie z planem, a obiekt mimo drobnych usterek udało się otworzyć jeszcze przed wyborami. Jednak to właśnie wynik wyborów okazał się w sprawie kluczowy. Po przegranej PiS fundacja ojca Rydzyka okazała się niewypłacalna. Rafaco żąda zapłaty prawie 25,5 miliona złotych za dokończenie budowy i waloryzację. Z kolei Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odmówiło przyznania środków na 2024 rok. Chodzi o dodatkowe 13 milionów złotych, które miały zostać przeznaczone na dokończenie budowy i stworzenie w toruńskim muzeum stałej wystawy. Jakby tego było mało, kilka dni temu Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej nakazało Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zwrot dotacji przyznanej na utworzenie kierunku informatyka medialna. Jednym z wymogów dla aplikujących do uczelni ojca Rydzyka studentów było zaświadczenie od proboszcza, co zostało zakwestionowane przez resort. Dziennikarze wyliczają, że ojciec Rydzyk za rządów Zjednoczonej Prawicy z różnych ministerstw otrzymał blisko 380 milionów złotych. Iran osiągnął zdolność do wyprodukowania kilku głowic nuklearnych. Eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej uważają, że Iran ma już w posiadaniu zasoby umożliwiające wyprodukowanie kilku głowic nuklearnych. Szef MAEA Rafael Grossi szacuje, że Iran posiada wystarczające ilości wysoko wzbogaconego uranu. Jak dotąd inspektorzy nie wykryli wykorzystywania tych zapasów do produkcji broni nuklearnej. Agencja jednak jest zaniepokojona produkcją i przechowywaniem tak dużej ilości materiałów rozszczepialnych. To bardzo rozczarowujące. Nie rozumiemy, dlaczego nie zapewniają wymaganej przejrzystości, powiedział Grossi. Jak stwierdził wcześniej były przewodniczący połączonych szefów sztabów amerykański generał Mark Milley, Iran może stać się potęgą nuklearną w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Pentagon szacuje, bazując na swoich danych, że Iran ma wystarczające zasoby, aby w niecałe 2 tygodnie stworzyć urządzenie nuklearne. W listopadzie ubiegłego roku media światowe informowały, że Iran zwiększył swoje rezerwy uranu wzbogaconego do 60%. Od ostatniego raportu z września masa posiadanego przez kraj uranu wzbogaconego wzrosła do ponad 6,5 kg, to ponad 128 kg. Tempo wzbogacania uranu spadło jednak do około 3 kg miesięcznie, chociaż na początku ubiegłego roku tempo to wynosiło 9 kg miesięcznie. Według dyplomatów jest to wynik pośrednich negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. Ich przebiegu ani treści nie ujawniono. Rosja planuje dużą ofensywę na celowniku Kijów i Charków. Zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie przepłacili toczące się walki horrendalnymi stratami w ludziach i sprzęcie. Do tego stopnia, że zaważyły one na ostatnich wydarzeniach. Mowa o szeroko zapowiadanej ukraińskiej kontrofensywie, której celem było m.in. przerwanie rosyjskiego korytarza na Krym. Działania, które rozpoczęły się początkiem czerwca ubiegłego roku w południowej części kraju dla Ukraińców zakończyły się fiaskiem. W ocenie wielu komentatorów brakło sił i środków, które utracono na początku ubiegłego roku. Teraz inicjatywa strategiczna jest po stronie Rosji, która kontynuuje działania ofensywne. Walki toczą się m.in. w okolicy Awdijiwki i Bachmutu w obwodzie donieckim. Brytyjski Financial Times twierdzi, że Rosja szykuje się do dużej operacji.
Rosyjskie ataki na wschodzie Ukrainy są przyczynkiem do zakrojonej na szeroką skalę ofensywy, którą Kreml planuje przeprowadzić tego lata, pisze Financial Times, powołując się na anonimowych ukraińskich urzędników i ustalenia amerykańskiego wywiadu, według którego ostateczny cel prezydenta Rosji Władimira Putina, czyli podbicie Ukrainy i zniewolenie całego narodu, pozostaje niezmienny. Z tego właśnie powodu Rosjanie prowadzą działania na kilku kierunkach we wschodniej Ukrainie. Według wspomnianych źródeł Rosja będzie próbowała zająć pozostałe terytoria 4 obwodów Ukrainy, których aneksję ogłosiła we wrześniu 2022 roku: Donieckiego, Ługańskiego, Chersońskiego i Zaporoskiego. To jednak nie wszystko, bo plany Rosjan są bardzo ambitne i mogą oni spróbować zająć Charków, a nawet Kijów. Według anonimowego zachodniego urzędnika zajmującego się sprawami ukraińskimi, szanse na przełom operacyjny którejkolwiek ze stron w 2024 roku są niewielkie. Rozmówca twierdzi też, że strategia aktywnej obrony, utrzymywanie linii obronnych i poszukiwanie słabych punktów w rosyjskiej defensywie, a także ataki przy pomocy broni dalekiego zasięgu pozwoli Ukraińcom przygotować się do ewentualnej kontrofensywy w 2025 roku. Spór o skład Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Sejm powołuje komisję, która ma wyjaśnić aferę związaną z wykorzystaniem Pegasusa. Ma zbadać legalność, prawidłowość i celowość czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję w okresie od listopada 2015 roku do listopada 2023 roku. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło Jana Kantaka, Sebastiana Kaletę, Michała Wójcika i Janusza Cieszyńskiego jako swoich przedstawicieli do prac w komisji. Zostało to jednak oprotestowane przez obóz rządzący i kandydatury odrzucono. Pojawiły się bowiem głosy, że parlamentarzyści suwerennej Polski w komisji byliby sędziami we własnej sprawie. Panowie nie powinni zasiadać w tej komisji, ponieważ w tym czasie, który jest przedmiotem zainteresowania, pracowali w resorcie sprawiedliwości. Głosowałem przeciwko wykluczeniu pana Cieszyńskiego, ponieważ zajmował się wtedy innymi rzeczami. Zostałem przegłosowany i w tej sprawie decyzja prezydium jest jasna. Procedura ruszyła, stwierdził marszałek Hołownia. Mimo przysługującego do tego prawa, szef klubu PiS Mariusz Błaszczak poinformował, że jego ugrupowanie nie zgłosi nowych kandydatów. To nie koalicja 13 grudnia będzie nam wyznaczała kandydatów do komisji. Przypominam, że jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący komisji śledczej sprzed lat, który stanowi o tym, że każdy klub parlamentarny powinien być proporcjonalnie reprezentowany w komisji śledczej, stwierdził polityk PiS. Komisja zacznie działać nawet jeśli Prawo i Sprawiedliwość nie zgłosi nowych kandydatów. Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej, który będzie członkiem komisji, zwrócił uwagę, że po blisko 2 latach prac Komisji Senackiej do spraw Pegasusa, której był szefem, są kwestie, których nie udało się ustalić. Wiemy, że w Polsce kupiono system Pegasus dla CBA. Wiemy, że go używano wobec przeciwników politycznych. Nie znamy natomiast skali tego procederu. Wiadomo o kilkunastu osobach, które były inwigilowane, ale to jest zaledwie ułamek tego, co zrobiono za czasów PiS. Ponadto wszystkie dane z inwigilacji natychmiast lądowały na serwerach w Izraelu. Tak więc Mossad od razu miał do nich dostęp. Dla służb na całym świecie, zarówno wywiadowczych, jak i kontrwywiadowczych, tego typu dane, zwłaszcza nieobrobione, niefiltrowane przez obcą służbę, tylko surowe, które nie zostały przekazane oficjalnymi kanałami informacyjnymi, są niezwykle cennym materiałem. Absolutnie nie do zastąpienia, zaznaczył poseł K.O. Bosacki dodał, że nie ma pewności, czy ci, którzy kupili Pegasusa, czyli pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości i szefowie służb specjalnych, wiedzieli, że dane będą natychmiast przekazywane do Izraela, czy też pomagali obcemu wywiadowi nieświadomie. Ta kwestia również będzie elementem prac komisji śledczej. Rosja wprowadza stan wyjątkowy. Katastrofa w największym mieście Syberii. Sytuacja w Nowosybirsku pogarsza się z dnia na dzień. Od ponad tygodnia miasto walczy z awariami systemu grzewczego. Na początku temperatury spadały do minus 17 stopni. Teraz termometr pokazuje nawet minus 28. Według urzędników w ciągu ostatniej doby w obwodzie lenińskim doszło do trzeciej awarii rurociągu, która odcięła od ciepła kolejne mieszkania. Obecnie około 2,5 tysiąca budynków w mieście nie jest ogrzewanych. Mieszka w nich ponad pół miliona ludzi, a temperatura z dnia na dzień spada coraz bardziej.
W Nowosybirsku wprowadzono stan wyjątkowy. Niestety w rejonie awarii systemu ciepłowniczego obwodu lenińskiego wydarzenia rozwijają się według złego scenariusza. Podczas napełniania sieci odkryto nową usterkę rurociągu na ulicy Pietropawłowskiej, poinformował gubernator obwodu nowosybirskiego Andrzej Trawnikow. Urzędnik zapewnia, że mieszkańcom oferuje się możliwość ogrzania w specjalnych punktach zlokalizowanych w dwóch miejscowych szkołach. Według lokalnych mediów awarie w Nowosybirsku rozpoczęły się 11 stycznia, kiedy lewy brzeg miasta został pozbawiony ogrzewania w wyniku awarii głównej sieci ciepłowniczej spowodowanej pęknięciem 50-letniej rury. Tydzień później na magistrali ciepłowniczej doszło do kolejnego wypadku. Tym razem w wyniku pęknięcia rury grzewczej oparzeń termicznych pierwszego i drugiego stopnia doznało 13 osób. Następnego dnia zdarzyła się podobna awaria, a jezdnią płynął wrzątek, uszkadzając zaparkowane samochody. Wtedy też lokalne władze odmówiły obywatelom zorganizowania manifestu przeciwko problemom w sektorze usług komunalnych. Coraz więcej mieszkańców traci dostęp do ogrzewania i ciepłej wody. W sieci publikują zdjęcia pękniętych grzejników i rur w mieszkaniach. Niektórzy na swoich podwórkach rozpalają ogniska, aby się ogrzać. Ludzie panikują, bo życie w takich warunkach przypomina walkę o przetrwanie. Sytuacja jest poważna, a władze bezsilne, bo większość instalacji grzewczej nie nadaje się do naprawy. Na wymianę infrastruktury brakuje pieniędzy, ponadto uniemożliwia to pogoda. Komentatorzy wojenni wracają wspomnieniami do spotu zatytułowanego Zima będzie wielka, którym Rosjanie straszyli, że zamrożą Europę. Widać na nim, jak mężczyzna z logo Gazpromu na mundurze zakręca zawór gazu, po czym w europejskich miastach następuje epoka lodowcowa. Sugerują, że właśnie nastała sytuacja odwrotna, w której to zamarza Rosja. Cios w logistykę Rosjan. Atak na największą fabrykę prochu i bazę paliw. W nocy z 18 na 19 stycznia służby ukraińskiego wywiadu uderzyły w skład ropy naftowej w zachodniej części obwodu briańskiego, gdzie stacjonuje 488 Pułk Strzelców Zmotoryzowanych. Jako pierwsze o ataku dronów w mieście Klince poinformowały rosyjskie kanały Telegramu, publikując nagrania i pisząc o groźnym zdarzeniu w bazie paliw 50 km od granicy z Ukrainą. Pożar ten, który miał miejsce w obiekcie należącym do rosyjskiego giganta naftowego Rosneft, został ugaszony przy wsparciu pociągu strażackiego. Z dostępnych danych wiadomo, że doszło do znacznych uszkodzeń obiektu wojskowego. Ponadto kilka godzin wcześniej, trzeci raz w ciągu 90 dni, Ukraińcy uderzyli w tambowską fabrykę prochu w miejscowości Kotowsk. Atak na składy ropy pod Briańskiem i prochownię pod Tambowem spowodowały znaczne szkody, o czym informuje przedstawiciel Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Andrii Jusow. Takie ataki są regularnie przeprowadzane na obiekty wojskowe na terytorium agresora. Jeśli mówimy o bazie naftowej, która zajmuje się dostawami paliw, to w kontekście zaopatrzenia komplikuje to rosyjską logistykę. Opóźnia harmonogramy dostaw i zaburza stabilność planowania. Dla nich oznacza to destabilizację, a dla nas dodatkowy czas i większe pole manewru dla naszych obrońców, powiedział Jusow. Tambowska fabryka produkuje proch do wszystkich rodzajów broni dla wojsk lądowych, marynarki wojennej i sił powietrznych. To największy producent prochu w Rosji. Powstaje tam ponad 200 typów produktów, między innymi do nabojów, granatów ręcznych, amunicji artyleryjskiej i moździerzy. Fabryka działa od ponad 100 lat. 100 milionów złotych z funduszu Ziobry dla księdza egzorcysty. Utworzony przez Zbigniewa Ziobrę Fundusz Sprawiedliwości znalazł się pod okiem specjalnie powołanego zespołu prokuratorów. Swoją kontrolę zapowiedział też NIK, który ma sprawdzić beneficjentów pomocy. Bowiem jak ustalili dziennikarze, z funduszu korzystali politycy, ich protegowani i rodziny. Duże kontrowersje budzi dotacja dla kościelnej fundacji Profeto, stworzonej na wzór katolickiego imperium ojca Rydzyka. Tymczasem ksiądz Michał Olszewski to ten sam, który zasłynął z wypędzania demonów z Alcesonem. Z Funduszu Sprawiedliwości otrzymał w sumie 100 milionów złotych. To największa dotacja dla jednego podmiotu w historii. Stojący na czele Profeto ksiądz Michał Olszewski to znajomy Zbigniewa Ziobry, a jego brat Grzegorz Olszewski jest prezesem Alior Banku, czyli państwowego podmiotu ze strefy wpływów byłego już ministra sprawiedliwości. Czytamy w medialnych publikacjach. Były egzorcysta miał stworzyć centrum dla ofiar przemocy, jednak okazało się, że budowana jest siedziba telewizji. Mają być tam reżyserki, mają być studia postprodukcji. Fundacja odpowiadała, że to będą takie nowoczesne metody terapii, że na przykład ofiary przemocy będą mogły nagrywać płyty z muzyką, opowiada jeden z dziennikarzy.
Pod koniec grudnia wypłaty z Funduszu Sprawiedliwości zostały przez nowy rząd wstrzymane i są obecnie wnikliwie sprawdzane. Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało wykaz dotacji, które za rządów Zbigniewa Ziobry resort przekazał na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości. Miliony złotych zasiliły konta prawicowych organizacji oraz fundacji i stowarzyszeń bliskich suwerennej Polsce i PiS. Fundusz stanowią pieniądze pochodzące z kar zasądzonych przestępcom. W 2017 roku Zbigniew Ziobro zagwarantował sobie uznaniowość w ich rozdawaniu. Wielokrotnie ostrzegał przed tym NIK oraz Adam Bodnar jeszcze jako rzecznik praw obywatelskich. Teraz już jako minister upublicznił on listę organizacji, które korzystały z funduszu w latach 2017-2023. Dotacje na działania określane jako zapobieganie przyczynom przestępczości dostały 124 podmioty. Łącznie wypłacono im ponad 230 milionów złotych. Wypłata środków przyznanych na 2024 i 2025 rok została wstrzymana do czasu zakończenia audytu, pisze resort. Wśród beneficjentów są znowu podmioty związane z politykami PiS suwerennej Polski i pracownikami resortu sprawiedliwości. Są też fundacje bez wymaganych doświadczeń i działające na kroplówce z publicznych pieniędzy. Dziękuję za oglądanie. Będziemy przedstawiać Wam tutaj aktualne wiadomości w skrócie. Jeśli chcecie być na bieżąco i pomóc nam rozwijać ten kanał, ponownie zachęcam do subskrypcji i komentowania. Do zobaczenia!